No dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 1 listopada 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Pustelnik. On mi się tak chwilowo obrócił, teraz, jak tasowałam. Już myślałam, że się obróci całkiem, ale się schował. A jednak chciał wyjść, kochani, pustelnik. Kochani, dzisiaj możemy mieć tendencję do chowania się w sobie. Możemy mieć potrzebę. Pobycia samemu, może mieć potrzebę kontemplacji, medytacji, wycofania się trochę ze świata, wycofanie się z całego zgiełku, połączenie się ze swoją duszą, połączenie się ze swoim wnętrzem. Z, z Eremitą, kochani, Eremita jest ogromnym mędrcem. Jest to ktoś, kto przeżył bardzo dużo, jest to ktoś, kto jest bardzo mocno połączony ze swoją duszą, ze swoim wyższym ja. Więc ta karta zdecydowanie zachęca do tego, żeby. Korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, żeby korzystać ze swojego doświadczenia, ale żeby też właśnie łączyć się z takimi wyższymi rangami, po to, żeby odnaleźć swoją drogę, odnaleźć swoją ścieżkę, odnaleźć um, taką swoją przestrzeń, swój cel. Um, swoje odpowiedzi też, jak najbardziej. Także, jeżeli dzisiaj będzie Was wołać natura, jeżeli dzisiaj będziecie mieć potrzebę zajrzenia w głąb siebie, jeżeli dzisiaj będziecie mieć potrzebę po prostu takiej medytacji, kontemplacji, jak najbardziej idźcie w to, bo dzięki temu możecie poznać pewne ważne odpowiedzi, pewne ważne informacje, możecie poznać um, kierunek, w którym należy pójść, więc warto. Um, Warto pójść za tym wewnętrznym wołaniem. Warto pójść za tym wewnętrznym wołaniem. Oczywiście, kochani, z Eremitą, mm, może to być kwestia poznania jakiegoś mentora, coacha, psychologa, mm, kogoś, kto udziela mądrych rad, dzieli się właśnie swoją mądrością, swoim doświadczeniem. Może to być ktoś, kogo poznacie face to face, może to być ktoś um, online, nie wiem, spotkacie jakiegoś um, traficie na jakiś podcast, traficie na jakiś filmik, traficie na coś e, takiego. Inspirującego, co sprawi, że będziecie chcieli pogłębić swoją wiedzę, będziecie, będziecie chcieli zainwestować w to coś, możecie też, kochani, oczywiście skorzystać z jakiejś porady, możecie skorzystać z mądrości kogoś w waszym otoczeniu albo kogoś takiego dzisiaj mówię. spotkacie po prostu na swojej drodze, kto udzieli wam jakichś wskazówek, kto powie coś, co powinniście usłyszeć, dzięki czemu. Jakieś uwolnienie stanie się możliwe, ukojenie. Dzisiaj jakby nie patrzeć Wszystkich Świętych, tak? Pierwszy listopada, więc część z nas jeszcze cierpi po stracie bliskich, część z nas jeszcze się z tym nie pogodziła. Część z nas jeszcze. jeszcze żywi jakieś trudne emocje. To jest ten dzień, w którym warto się zagłębić w siebie, poszukać. Może sensu życia, a może właśnie tych odpowiedzi, czym jest śmierć, czym jest życie, dokąd idę, dokąd mnie to wszystko prowadzi. Ale to jest też właśnie dobry czas, żeby zajrzeć w głąb siebie i uwolnić jakieś cierpienie, uwolnić jakiś ból, który jeszcze się nas trzyma i pójść do przodu, po prostu pójść do przodu. Tak jak mówię, możecie też spotkać kogoś takiego, kto pomoże wam przetrawić coś, uwolnić. Powie coś inspirującego, coś mądrego, co sprawi, że ból stanie się mniejszy, albo przyjdzie jakieś ważne uświadomienie, które pozwoli Wam uwolnić jakąś część, która jeszcze gdzieś tam się Was trzyma, która jest trudna, która jest niewspierająca. Tak to wygląda. Kochani, z pustelnikiem, jeszcze tutaj jest taka informacja, że dzisiaj możemy mieć mm, ochotę zrobić coś typowo tak bardziej po swojemu. Możemy wycofać się ze środowiska przyjaciół, znajomych i możemy mieć ochotę, Pójść swoją własną drogą, żeby coś zrobić, żeby coś e, gdzieś pojechać, żeby w jakiś sposób spędzić dzień. I to też jest OK. To też jest jak najbardziej OK, więc pozwólcie sobie na to. Pozwólcie sobie na to. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe, część z Was na pewno pracuje, e, to ci właśnie będziemy mieć raczej tendencję do wycofywania się. E, może być tak, kochani, że. Jeżeli już musicie pracować, to po prostu będzie to kwestia, ok, zrobię swoje i uciekam do domu, i, i um, nie angażuję się tutaj więcej w nic poza, poza jakieś wymagania, które są gdzieś tam konieczne, wiadomo. Pustelnik oczywiście może mówić też o takiej sytuacji, w której odnajdziecie swoją ścieżkę, odnajdziecie swoją drogę, odnajdziecie jakąś motywację do działania, odnajdziecie kierunek, w który chcecie zainwestować. To jest czas, Zastanawiania się, kontemplacji i odnajdywania tych odpowiedzi. Dla części z Was może to być też taka informacja, że część z Was odwróci się od jakiejś współpracy, od jakiejś firmy, od jakiejś osoby, ponieważ możecie się dowiedzieć, że ta osoba niekoniecznie dobrze na Was wpływa, możecie się dowiedzieć jakichś przykrych rzeczy na temat właśnie tej sytuacji, tej firmy, tej działalności. I stwierdzicie, że czas pójść dalej solo. Może otworzyć własną firmę, może zrobić coś po swojemu, może w jakikolwiek inny sposób zadziałać, tak żeby mi było dobrze, żebym to ja się mógł rozwijać i żebym mógł odnaleźć taki spokój wewnętrzny w sobie. Także to jest też czas właśnie takiego poszukiwania swojego kierunku, swojego kierunku, ale też właśnie chęci pójścia dalej samemu. Tak jest. Jeżeli jesteście bezrobotni, jeżeli szukacie pracy, zajrzyjcie w głąb siebie, dokąd chcecie iść, kim chcecie być, co pragniecie osiągnąć. To jest dobry dzień właśnie, żeby zajrzeć w głąb siebie i poznać te odpowiedzi. Z Eremitą może właśnie założyć własną firmę, może właśnie pójść w jakimś kierunku zupełnie innym. Niż do tej pory, posłuchajcie, do czego Was tam wasza dusza woła, bo to może być zupełnie coś innego niż zakładacie, i to może być zupełnie coś innego niż robiliście właśnie do tej pory. Jeżeli chodzi, kochani, o miłość, jeżeli chodzi o związki, Eremita jest taką kartą mówiącą o tym, że raczej będziemy dzisiaj czuć taką potrzebę wycofania się, wycofania się od ludzi. I oczywiście może to być kwestia jakiejś kłótni, może to być kwestia jakiegoś zatargu z partnerem, z partnerką, z, z bliską osobą. Może to być kwestia oczywiście jakiegoś niedogadania się, ale to może być po prostu też kwestia jakiegoś takiej wewnętrznej potrzeby, żeby skupić się bardziej na sobie, na swoich potrzebach, żeby zgłębić jakiś temat, żeby rozwiązać jakieś wewnętrzne problemy i po prostu spędzić czas tylko i wyłącznie ze sobą. Oczywiście to nie musi być cały dzień. Ja już nie mówię, że Wy cały dzień będziecie tutaj odludkami, ale to może być jakaś godzinka, to może być jakieś pół godziny, gdzie będziecie po prostu potrzebować um, sorry, ale idę do drugiego pokoju, idę sam na spacer, idę coś tam, bo potrzebuję tej przestrzeni. I to też jest jak najbardziej ok. Dajcie sobie na to przestrzeń. Oczywiście eremita może mówić o rozstaniu yy, i pójściu dalej solo, więc jeżeli część z Was jest w związkach. W których notorycznie jesteście ranieni, w których notorycznie są jakieś kłótnie, jakieś e, trudne emocje, może dzisiaj właśnie podejmiecie tę decyzję, że czas ruszyć naprzód, że czas podjąć jakieś odpowiednie kroki i odważne działania, żeby jednak e, nie dać się dłużej ranić. Dla części z Was może być tutaj kwestia taka, że właśnie dojdzie do jakiegoś konfliktu, dojdzie do jakiejś kłótni, coś wyjdzie na jaw, jakaś prawda, um, która może Was tutaj zranić, która może być właśnie jakaś trudna i z ermitą będziecie potrzebować, żeby się wycofać, żeby to wszystko przeanalizować, poukładać sobie w głowie, żeby podjąć kolejne działania. Um, także nie bójcie się tej samotności, nie bójcie się właśnie izolacji, nie bójcie się um, skupić też na własnych potrzebach i poszukiwać swojej własnej drogi. Jeżeli chodzi o singli, no dzisiaj raczej um, dużo nie zdziałacie. <noise> dzisiaj właśnie um, tryb eremity będzie tym, co będzie na pierwszym miejscu, czyli Wy też, moje drogie single, raczej nie będziecie miały ochoty, mieli ochoty na romanse czy na cokolwiek innego. To będzie czas kontemplacji, skupienia się na sobie, skupienia się na swoich potrzebach, skupienia się na życiu, na poszukiwaniu odpowiedzi albo przy transformowaniu właśnie jakiegoś cierpienia um, i uwolnieniu go. Ze swojej przestrzeni e, serca. Więc dzisiaj skupiamy się na tym, co wewnątrz, nie to, co na zewnątrz. Dzisiaj skupiamy się na odpowiedziach, które są w nas. Dzisiaj skupiamy się na naszej wewnętrznej mądrości, na tym prowadzeniu. Skupiamy się na tym, gdzie leżą nasze marzenia i co już nam nie służy, gdzie widzę za sie siebie za kilka lat, kim w ogóle jestem i kim chcę się stać. Także to jest taki dzień, wiecie, w którym skupiamy się głównie na naszych zmarłych, głównie na, tym, na tych sprawach właśnie odejścia, życia i śmierci. Ale właśnie, to życie tu jest ważne. To życie. Także odpowiedzi w kierunku tego, kim jestem, dokąd zmierzam, mogą być dzisiaj właśnie na topecie. Tym bardziej, że dzisiaj jest jeszcze nów Księżyca w Skorpionie. Czas rozpoczęcia czegoś nowego, czas uświadomienia sobie prawdy, czas transformacji. Więc to będzie potężna dawka energii, że tak powiem, i z rzędu naszych przodków, i z rzędu właśnie drugiej strony, i z rzędu właśnie naszego wyższego ja, który będzie nas wołać być może do jakichś zmian. Może się dziać dużo, kochani, może się dziać dużo wewnątrz nas. No i właśnie, na spodzie mamy, kochani, em, piątkę mieczy, więc mogą pojawiać jakieś konflikty na zewnątrz, ale mogą się też pojawić konflikty wewnątrz. Mogą się pojawić jakieś rozczarowania, mogą się rozdrapać jakieś stare rany, mogą powstać nowe. Możecie uświadomić sobie, czym jest coś, co was blokuje, gdzie leszą wasze lęki, skąd one się wywodzą. I to jest, kochani, czas, żeby właśnie stawić im czoła, ale pomału, z miłością, z współczuciem, z wrażliwością. Em, Rycerz Pentakli, ale żeby pójść swoją drogą, pomału, krokiem takim spokojnym, bez pośpiechu, ale jednak, żeby zrobić jakiś plan, to jest dobry dzień, żeby e, swoją tablicę marzeń tutaj poprawić, albo w ogóle zrobić, to jest dobry czas, żeby zapisać pewne rzeczy, to jest dobry czas, żeby właśnie uwolnić jakieś smutki, to jest dobry czas, żeby skonsultować się właśnie z jakimś mędrcem, i to jest dobry czas, kochani, żeby po prostu odnaleźć siebie. Więc tego Wam życzę odnalezienia siebie w tym wszystkim. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia Wam życzę. I do zobaczenia. Pa Pa!